Poranek dwójki, 11 minut po godzinie ósmej w Teatrze Współczesnym w Warszawie już niebawem premiera spektaklu Bucharest Calling rumuńskiego autora Peki Sztefana, a w naszym studiu goście aktorka Monika Pikuła, Dzień dobry. odtwórczyni roli Julii w tym spektaklu. I reżyser przedstawienia Jarosław Tumidajski. Witam. Dzień dobry. No, jak już wcześniej wspominałem, PK Stefan, rocznik 82, jest uznawany za jednego z najmocniejszych głosów w chórze rumuńskiej dramaturgii współczesnej. Co pana zafascynowało w tym tekście? E, ja myślę, że pewna ostrość spojrzenia, to znaczy. Że dużo powstaje. Ym... Zresztą w ogóle mam wrażenie, że teatr, ym, znaczy od, na tyle, na ile z, znam dramat rumuński, znaczy właśnie Pekarz Stefan czy Janina Carbunariu, to, to są ludzie, którzy w jakiś sposób yy, yy, dają pewnego rodzaju nowy głos. Yy, to, znaczy, jakby to, jest, to jest takie pisanie pokoleniowe, yy, którego pewnie jest sporo, ale, ale tu jest yy, fajna. Ostrość i bezkompromisowość spojrzenia na, na bohaterów, na no powiedzmy, rodzaju w, w, pokolenia. To jest portret takiej piątki młodych ludzi, którzy no, próbują jakoś odnaleźć się ze swoimi marzeniami, ze swoimi aspiracjami w świecie takiej postkomunistycznej rzeczywistości. No, no może już nie tyle postkomunistycznej, no co posttransformacyjnej, tak, to znaczy w tym sensie e, ten Bukaresz jest trochę Warszawą, e, jesteśmy powiedzmy na wspólnym e, terenie, no i tak i to jest piątka piątka jakby osób za, za, za zagubionych w tej rzeczywistości, w tej rzeczywistości pełnej e, potencjalnych możliwości, ale no właśnie, znaczy jeżeli te możliwości są potencjalne, to jeszcze niekoniecznie są ich, tak, znaczy jeszcze nie, 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 to nie oznacza, że są łatwe do sięgnięcia, więc można powiedzieć, że te postacie są e, zduszone swoimi e, marzeniami. Takimi marzeniami, które podpowiada popkultura, które podpowiada ta współczesność, e, a, a ich zrealizowanie nie jest łatwe. Odnalezienie się w rzeczywistości no, no to chyba taki normalny tryb. Tak? To znaczy, szukamy swojego miejsca w życiu. Mhm. A co Rumuni wiedzą o Rumunach, czego Polacy nie wiedzą o Polakach? Eee, no to jest trudne pytanie. <laughs> nie, nie wiem. My się znaczy nie, 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 nie zajmujemy się tym w taki sposób. Znaczy, to jest, to jest rumuński autor, ale, ale i rumuński tekst, ale oczywiście no my to czytamy o sobie, więc, więc myślę, że mm, raczej powinniśmy tutaj mówić po prostu o społeczeństwie tej Europy Środkowo-Wschodniej. Mm -hmm. A co w y, y, roli Julii? Y, czego można się dowiedzieć o tej postaci? Czego ona y, chciałaby y, w, po tych zmianach, po tym, co działo się po tej transformacji? Jak, o czym ona marzy? Hmm. Jak większość o Ameryce. <śmiech> <śmiech> o cudownym świecie, o tak naprawdę bajce z Walta Disneya. I tak jak powiedział Jarek, te osoby są dosyć stłoczone swoimi własnymi problemami i, i, i tym wszystkim, w co się uwikłali sami, tak na dobrą sprawę. Natomiast marzenia mają wielkie. I moja postać ma ogromne marzenia. Dodatkowo jest niepoprawną optymistką, tak mi się wydaje, i strasznie mi się to podoba. Myślę, że mało jest takich ludzi. I ten optymizm mi się strasznie podoba. Myślę, że w, jakimś, w jakiś sposób jest zarażający i, i myślę sobie, bo w, na początku, jak czytaliśmy ten tekst, miałam poczucie, <głos> <głos> poczucie y, pierwsza moja reakcja była, bo, boże, jakie to jest naiwne, jakie to jest naiwne, przecież tego się nie da obronić. Ale teraz sobie myślę, że takie osoby mają prawo do takich marzeń. Mają prawo do takich marzeń, mają prawo do marzeń jeszcze większych tak naprawdę i mają prawo do y, realizowania tych marzeń. I Julia właśnie to robi. Za wszelką cenę chce się dostać tam, gdzie chce. <laughs> Ma bardzo jasno wytyczony cel i do niego dąży. Ale e... możemy też chyba trochę ukonkretnić, że jest powiedzmy niezrealizowaną aktorką, która marzy o Stanach Zjednoczonych i o karierze filmowej. O, to, to. No, ale co się wydarzyło po drodze, to. Może już nie zdradajmy To, to za Będziemy widzieć w pierwszej scenie. Będziemy widzieć w pierwszej scenie spektaklu, taka jest prawda. W pierwszej mhm. scenie Juli. Ale to są dosyć takie mocno zarysowane postaci. Tak jak pan wcześniej powiedział, to też jest mocny tekst. E, to znaczy, tak, to znaczy y, 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 autor. Y, jakby zaproponował za, za takie mocne typy, no myślę, no że pierwsze, może... co też nam się skojarzyło tak na dobrą sprawę przy pracy, to znaczy ja też miałam taką pierwszą reakcję, że to jest w zasadzie jak komiks, w jakimś sensie oczywiście, to znaczy nie odbierając tym e, postaciom, te, te, temu całemu światu i tym ludziom jakiejś mięsistości oczywiście, wyrazistości takiej e, czysto e, ludzko-życiowej, to jednak to są tak bardzo, bardzo konkretne typy. Nawet śmialiśmy się na próbie z kolegami, że o, ten to jest Batmanem, a ta by mogła być, nie wiem, kobietą bluszczem i tak dalej, i tak dalej, ale coś w tym jest, no, że, że, że P.K. Stefan jakoś ujął to w takiej, w jakiejś takiej bardzo jaskrawej formie. Znaczy właśnie, bo on znalazł na to formę, to znaczy, że rozmawiamy o y, pełnokrwistych ludziach, ale oni są jakby zapisani w pewnego rodzaju skrócie i ten scenariusz y, no właśnie, to znaczy, to sztuka teatralna, ale e, ona ma raczej taką strukturę scenariusza filmowego, bo to jest ponad 30 krótkich scen e, i, i to skojarzenie z językiem filmowym jest bardzo silne. Zarówno właśnie w konstrukcji tekstu, jak i no, mm. też idąc o, o tym, co opowiada Monika, idąc jakby dalej tym tropem, to jest też takie skojarzenie no, komiksowe, znaczy właśnie, czyli, czyli rozumiemy pod tym jakiś skrót. E, czy też mamy skojarzenie, mieliśmy takie skojarzenie z, z poetyką Tarantino na przykład. Tak? To znaczy, że to mm. jest wszystko jakby. W jakiś sposób realne i ponadrealne, takie troszeczkę hiperrealne. Znaczy to jest właśnie to, co Monika wspominała, że to jest w jakiś sposób te marzenia są, yy, znaczy te cele są, no, marzenia właśnie, nie cele, że są w jakiś sposób naiwne. Yy. Ale, mm, ale dlaczego nie? Właśnie, dlaczego dlaczego, dla, dlaczego, nie? To dlaczego to znaczy, mają taki nie być? Jeżeli tam nie dotrę, to się nie dowiem, czy, czy mogłam to, to osiągnąć, czy nie. Więc... A wszystko jest w jakiś sposób wyostrzone. To znaczy, no właśnie takie marzenie o Ameryce i o karierze filmowej w Ameryce jest bardzo yy, to znaczy właśnie, naiwne, ale jest kwintesencją marzenia. Yy, i też to, o co pytałeś, że te biografie są takie, no też bardzo wyraziste, też bardzo wyraziste tak, to znaczy no, no, wiele nie zdradzimy, mówiąc, że, że mamy wśród postaci właśnie Alfonsa, a, mhm. a, a Julia ma, tak. mówiąc delikatnie, romans z prostytucją. Bardzo delikatnie powiedziane. Mhm. Jest jeszcze klubowa hedonistka, Owszem. DJ i, i y, amator nocnych wyścigów samochodowych. Y, y, powiedzieliście, że y, to jest 30 takich scenek właściwie. Jak, jak inscenizacyjnie rozwiązujecie to, co y, PK Stefan zapisał w tym dramacie? Mm. No ten tekst wymusza taką, znaczy my, myślę, że, 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 że wymusza taki, taki sposób inscenizowania, że te rzeczy się dzieją jakby znaczy równolegle, niemal w tym samym czasie, więc no co, mamy tak naprawdę piątkę aktorów przez cały czas na scenie. Mało tego te wątki też się przenikają, to znaczy osoby, które na początku dramatu się nie znały, raptem cudownym trafem wpadają na siebie i, e, i się poznają, w związku z tym nie ma innej możliwości, musimy być wszyscy razem w jednym sosie i w tym bardzo nam pomogła scenografia tak naprawdę Mirka który chyba super, tak mi się wydaje, uchwycił ten świat i bardzo nam pomógł w sensie pokazać to właśnie w taki bardzo jaskrawy sposób. No bo też no, myślę, że trzeba to dodać, że my to gramy na scenie w baraku na stosunkowo niewielkiej mhm. przestrzeni, a postaraliśmy się tam w jakiś sposób rozepchać to tak. Na maksa. Nawet samochód się zmieścił. <noise> zmieścił się samochód? <noise> zmieściło się trochę miasta. No, no bo tak, no, próbujemy tych ludzi osadzić, pokazać w takiej dżungli miejskiej, więc, ym, więc, jakby, jedna rzecz to jest to, jak to wygląda, no, a my musieliśmy opanować tę te, te, te równoległość tych historii. Mam nadzieję, że nam się to. No, Chodzi, udało. Bo, okazało się, że to wcale nie było proces z tym samochodem, bo okazało się, że, że, że jakby samochód na scenie zmieścił się, owszem, ale żeby go wprowadzić do baraku, to był większy problem. Okazało się, że nie mamy tak potężnych drzwi, ale... No, Także panowie oczywiście nie z tym poradzili, ale... Więc, ale... Wspomniałam, Było sporo zabawy. Wspomniałem, że PK Stefan Rocznik 82, autor urmo, urodzony w Rumunii. Czy w jakimś sensie to dotyka problemów Waszego pokolenia? Jesteście w podobnym wieku. <grym> Myślę, że tak, znaczy najbardziej e, tak naprawdę e, ja, ja czuję największą zbieżność z tym, co właśnie Jarek powiedział, z taką ogólną popkulturą, pop e, z tym, że e, 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 chociażby na prostym przykładzie moja postać jest aktorką. I marzy o wielkim świecie i wielkiej karierze w, w Stanach Zjednoczonych. I to jest coś, co myślę, wszystkich dotyczy, przede wszystkim aktorów na przykład. To znaczy żyjemy sobie tutaj, robimy tutaj, działamy tutaj, natomiast mamy dostęp do tego wszystkiego wspaniałego, co się dzieje też na świecie, gdzie indziej. I to może frustrować, mówiąc szczerze. I to dotyczy, myślę, w ogóle tak ogólnie nas na, na każdym polu. I, i, i no, aktorstwo może to jest najbardziej taką jaskrawą, jaskrawym przykładem tego. Ale to chyba jest takie... Mm... Uniwersalne, tak? Znaczy, że wszyscy chcemy więcej, a że, no zgadzam się w pełni z tym, co mówi Monika, że, że mamy tak dużo zapośredniczeń, tak? To znaczy internet, mm -hmm. media, że my ciągle jesteśmy w stanie podglądać te inne życia i marzyć o, o, mm -hmm. o innych życiach, nie umiejąc docenić tego, co mamy. I to jest, i taki jest właśnie przebieg też w tym, e, w tym tekście. To znaczy, że na samym końcu te postaci jakby potrafią e, zrzucić ten balast marzeń i nagle rozpoznać wartość e, życia, e, no, tego, które mają, w tym, co mają, więc, więc no, ta, taką, taką, taką drogę odbywają. Um, tak, znaczy myślę, że no, no to, 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 co powiedziałem też na początku, że jest w tym coś takiego głosu pokoleniowego. To znaczy, my, my z Moniką jesteśmy już troszeczkę po, powyżej wieku postaci, ale też chyba taki rodzaj takiego dzieciństwa my dzisiaj nosimy chyba dłużej w sobie. Tak? To znaczy, dłużej się łudzimy, że, że możemy więcej. Mhm. Czy ten tekst w jakimś sensie chodził za Panem? Bo w jednym z wywiadów z jeszcze ówczesną dyrektor teatru w Studio, Agnieszką Glińską, sprzed dwóch lat bodajże, ona właśnie opowiadała, że rozmawia Pani z, z Panem o tym tekście i bardzo jej się podoba i że to jest ważny taki pokoleniowy właśnie mhm. dramat. No tak, więc, więc tutaj jest dowód niezbity, że ten tekst chwilę za mną chodził, no ale okazało się, że znalazł jakby swoje, swój inny dom gdzie indziej. Tak, ale, ale, ale chwilę już o tym tekście myślałem. Mhm. Jak na jakim etapie przygotowania do premiery w sobotę? No tak, no już na 4 absolutnie. 4 czerwca. Godzina 19. 4 czerwca. E, tak, znaczy już na ostatniej prostej jesteśmy, więc. więc... Z czym teraz się zmagacie najbardziej? Z, tak naprawdę no, z tym, co jest pewnie no, już jakby najważniejsze po stronie widzę to znaczy z tymi wszystkimi detalami inscenizacyjnymi, tak? to znaczy światła, montaż, to żeby już to wszystko poszło do przodu i, i, i no już było zwartym spektaklem, więc tak naprawdę no, z jednej strony właśnie detale, ale te takie najważniejsze te, które wykańczają spektakl. To znaczy, wykańczają spektakl, <głos> 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 Ale mogą wykończyć, to prawda. Tak, te, które kończą dzieło. <noise> Jesteśmy naprawdę, no już się zaczynamy, mam nadzieję, też, też, też już bawić tym światem, tak. Ale Jarek zaproponował nam bardzo fajny tryb pracy, tak naprawdę od dwóch tygodni. Jakoś tak mam wrażenie już, że tak powiem, lecimy całości, to znaczy, krótko mówiąc, gramy cały spektakl dla siebie. I ponieważ jesteśmy cały czas, właśnie, jak wspomnieliśmy, na scenie, jest to bardzo bardzo komfortowa sytuacja, że mamy możliwość usłyszenia i, i poczucia się w tym dużo wcześniej. Zazwyczaj te próby generalne są w zasadzie pierwszym przebiegiem spektaklu, a my to robimy już od jakiegoś czasu. I jest to super komfortowe i, i bardzo, znaczy myślę, że służy w ogóle generalnie budowaniu tej całej struktury, żebyśmy to wszyscy razem usłyszeli, wszyscy razem poczuli. I... Więc próby generalne zamierzamy mieć takie... Takie jak normalne. Mhm. Normalne. Bo to właściwie debiut jest tak na scenie teatru współczesnego. E, tak, no to jest tak mój debiut na scenie teatru współczesnego i mój debiut warszawski. Wow, więc tak, tak. tak, tak ja I pracuję w Warszawie. <laughs> nie wiem, jak się pracuje <laughs> w Warszawie, ja to ale, <laughs> ale wiem, jak się pracowało tutaj. No, no tak sobie komple komplementujemy się od rana, ale ja też miałem wyjątkowy komfort yy, pracy. Od samego początku, mam wrażenie, się wszyscy spotkaliśmy z tym tekstem, i nad tym tekstem, i od tej pory to jest. Cudowna, zwarta ekipa, z którą można, mam nadzieję, daleko zajść. O przygotowaniach do premiery spektaklu Bucharest Calling opowiadali w poranku aktorka Monika Pikuła, odtwórczyni roli Julii i reżyser przedstawienia Jarosław Tumidajski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.